Także podglądamy tam bramę Uniwersytetu Warszawskiego. Nie stoi dzisiaj Chinka. Wspaniała dziewczyna, jaka ładna, jaka pulchna. No i przecież tam w Chinach, bo tutaj też nie jest Ameryka, nie jest Anglia, Ameryka, Białystok też. W latach 50. Świadkowie Jehowy siedzieli w więzieniach przed Wyszyńskiego. Nie wolno było, wiesz, Biblii czytać, głosić. No i ta Chinka stała przy... Ile? 4 dni temu. Ja mówię, że była taka Nancy Quinn, która 20 lat w więzieniach chińskich siedziała tylko dlatego, że była świadkiem Jehowy. Uśmiechnęła się.